Państwo dobrobytu to także pewien mechanizm społeczny. Mechanizm, który dzieli owoce pracy całego społeczeństwa. Rząd podaje do wiadomości następującą informację. Rada Ministrów postanowiła powiadomić wszystkie rządy świata, że jest jedyną legalną władzą reprezentującą obywateli Republiki Ludowej. Powinniśmy tworzyć plany pięcioletnie, zmieniając nasz zapóźniony gospodarczo kraj w bardzo uprzemysłowione państwo. Czego można się spodziewać w takiej sytuacji? W gazetach drukowano zmyślone dane, żeby ludzie uwierzyli w możliwość podwojenia produkcji. Obaliliśmy reakcjonistów współpracujących z obcymi mocarstwami. Ale na świecie nadal istnieją reakcjoniści, którzy przybrali postać zagranicznych imperialistów. Potrzebujemy więc przyjaciół. Ten traktat nadaje formalne ramy przyjaźni i ustanawia sojusz między naszymi krajami. Jego polityka stała się znacznie bardziej radykalna. Wszystko, co miało związek z Zachodem, potępiano jako burżuazyjne zepsucie. Podejrzanych o kontakty z obcymi krajami surowo karano. To cuchnące relikty poprzedniej epoki. Gwałciły one prawo i rząd ludowy nie zamierzał tego w żaden sposób tolerować. Pamiętam, jak do mojego gabinetu wkroczyli robotnicy. Przykleili do ściany wielki plakat propagandowy i spytali: a ty jakich podatków unikałeś? 500 000 tak zwanych intelektualistów z odchyleniem prawicowym zesłano na wieś. Przez 20 lat mieli pracować na roli. Komuniści mogli liczyć na poparcie chłopów. Przy poparciu społecznym znacjonalizowano sklepy i fabryki. Obie sytuacje doprowadziły do radykalizacji polityki. Podawali dane oderwane od rzeczywistości. To był początek kłopotów. Nie zamierzał przyznać, że jego wspaniała wizja okazała się niewypałem.